Zdecydowanie trzeba powiedzieć, że ten chłopak ma jaja. Widziałem, jak na ważeniu pewnie siebie stawał twarzą w twarz. Kolejnej walce tym wielkim w czerwonym narożniku Michał Handke. W narożniku niebieskim Maksymilian Wiewiórka. No, ma jaja, ale ma też szansę. Dawid kontra Goliat Wejci. Fame MMA. On naprawdę ma szansę to wygrać. No i ruszyli. Jeżeli udało mu się poszło mocne kobiecie. Mamy nie próbę obalenia. Mamy nie próbę tego. Nie idź w obalenia. To nie może się udać. Jest prawie za plecami. Może się tam... On musi zmęczyć Handkę. On musi go spompować aż do utraty tchu. To jest jego jedyna szansa. Czy będzie to... Aj, to może się źle skończyć dla Wiewióra. Jest próba balachy. Kolano na twarz, odwrotny dosiad, niecodzienna pozycja. Dobrze, że jego twarz jest z tyłu. On wyjdzie spod... Czy Dawid wyjdzie spod Goliata? Jest gigantyczna przewaga. Wiewiór. Oj. Ale no, widać, że Michała Handkę dużo to kosztuje pod względem fizycznym. Zblokowali się, ale siła tutaj, przewaga fizyczna. Aj, tu są mocne uderzenia. To może się źle skończyć dla Wiewióra. Ma serce Wiewiór. Nasza Wiewiórka ma serce lwa. Wyłapał troszeczkę, ale cały czas walczy. Cały czas próbuje dojść do skrętówki. Pytanie tylko, czy skrętówki na kolana są tutaj legalne, czy są tutaj zalegalizowane? Są dozwolone, podobno tak. W tym pojedynku mamy dozwolone skrętówki. Więc być może to jest jakaś szansa dla Wiewióra. Kilka cepów potężnych spadło już na jego głowę. Boję się o te duże młotki, naprawdę mogą z taką masą zrobić wielkiego placka z głowy Wiewióry. Broni się dzielnie Wiewiór. I będzie próba balachy. Aj, znowu wyciągnął próba rękę. Aj, była. Chyba kolano spadło na głowę. Tak, tak, tak. Masakruje go tym kolanem. On go tam dręczy. On próbuje pozbyć go. Kolana w parterze są tutaj niedozwolone. Chciałbym przypomnieć. Te ciosy teraz już nie są takie celne, nie są groźne. Aj, dochodzą do twarzy Wiewióra. Myślę, że każde uderzenie odczuwa naprawdę mocno. Cała hala za Wiewiórem. Handkę już jest spompowany. Widać to po jego plecach. Już zaczyna trochę sinieć. Dokładnie. Te mięcho potrzebuje tlenu. Myślę, że ma już wielką butlę. Będzie duszenie. Jest jakieś duszenie mięśniem piersiowym wielkim. Oj, to też może się udać. To nie jest powiedziane. Żadna poprawna technika jeszcze nie jest założona. Ale tu całą masę się położył teraz na Wiewiórze. Myślę, że... Nie ma szans pod tego wyjść. Że z tego się nie odklepie. No i robi się groźnie. Lecą potężne bomby na głowę Wiewióra. Co prawda nie mające nic wspólnego z techniką uderzania w parterze, ale jednak... Na pewno jest duża siła, na pewno jest duża... Wielkie brawa dla Wiewióra, naprawdę dzielnie walczy. I widzę tutaj, czai się na... Wiewiór czai się na balachę, czai się... No i mamy przerwę, zobaczymy. Wielkie brawa należą się dla obu zawodników. Brawa dla Wiewióra, zwłaszcza, że Handkę jest poważnie spompowany. On przypomina troszkę Pudzianowskiego w jego pierwszych walkach MMA. Rusza się jak wódz z węglem i tak też wygląda. Amerykańscy komentatorzy okrzyknęli Pudzianowskiego mianem Red Balloon. Handkę troszkę tak teraz wygląda jak taki czerwony balonik, ale Wiewiór też poważnie zmęczony, no ta walka w parterze, te próby ucieczki z dosiadu i próby obrony przed tymi młotkowymi ciosami jednak kosztowały go mnóstwo energii. Myślę, że samo przygniecenie takiego ciężaru robiło wielką robotę, odebrało tlen trochę Wiewiórowi, ale myślę, że będzie działo konsekwentnie. Zobaczymy, czy legendarny Dawid pokona Goliata, tak jak w dawnej historii. Czy role się odwrócą? No właśnie, myślę, że po tej pierwszej rundzie nadal nic nie jest przesądzone. Nadal Wiewiór może to wygrać. Może wygrać, natomiast na punkty przewaga jest Michała, ponieważ dużo ciosów doszło do głowy Wiewióra. Tak, było balenie, był dosiad dwa razy, a to jest punktowane bardzo dobrze.
Zobaczymy, czy taktyka się zmieniła na rundę drugą. Cała hala zdaje się być... Cała hala wstaje za wiewiórem, tak jest. Co się dzieje? I wszyscy za wiewiórem. Wielkie emocje mamy tutaj na hali. Wszyscy ludzie wstają. Oj, to kopnięcie mogło zakończyć się glebą Michała Handke. Jeżeli będzie tak nieostrożny, to szybko wyląduje w parterze. No już oddycha Michał tutaj jak lokomotywa. Widać, że potrzebuje zasilenia tlenowego. Tak jest i to jest wielka szansa dla wiewióra. On może kondycją, samą kondycją zniszczyć Michała Handke. Michał Handke już ma bardzo nisko ręce. No już nie ma siły, nie ma siły. Absolutnie w zero siły. Wiewiór powinien go teraz wykończyć. Szansa. Wielka szansa dla wiewióra. On to wygra. Wiewiór to wygra. Coś czuję, że wiewiór... Piękna próba obalenia. Ale ciężko jest obalić takiego byka. No, takiego kloca jest ciężko obalić. I znowu próba skrętówki, znowu nieudana. Znowu cały ciężar spada na te małe serduszko wiewióra. Tak jest, niekorzystna pozycja znowu dla wiewióra. Znowu Michał na górze. On nie powinien być na górze, on jest za wielki, żeby być na górze. Za wielki, żeby wiewiór mu na to pozwolił. On powinien go raczej męczyć w dystansie. Tak myślę, jak kiedyś Dawid Ozdoba męczył hardkorowego koksa. No tak, pamiętamy miano najsłabszej walki ochrzczonej. No, oby dzisiaj MMA było lepiej. Zobaczymy, czy dzisiaj... Ale Handke ustala pozycję. Ustala pozycję i będzie próbował robić ground and pound. No, ale tu jest duże ryzyko jednak. Mimo, że Handke nie ma dużo siły, to te ciosy ważą i każdy cios z góry może dużo zdrowia kosztować naszego wiewióra. Te ciosy tak naprawdę nie muszą być silne. Wystarczy, że po prostu ta wielka pięść Michała Handke spadnie na małą głowę wiewióra. Michał zmęczony. Michał nie ma pomysłu, co tam w tym parterze wykombinować. Ale to jest w to mi graj dla wiewióra. Bo im mniej pomysłów w parterze ma Michał, tym lepiej dla wiewióra. Powiem ci szczerze, że teraz przy tym zmęczeniu Michała spróbowałbym pouderzać, podystansować. Tak, tak, tak. Właśnie, to jest dobra taktyka. Ale on sam to próbuje. Aj! Mamy uderzenie. Przerwanie walki. Sędzia przerywa walkę po upadku. Po upadku na deski. Tym razem przebieg historii jest inny niż kiedyś. Mamy zwycięstwo Goliata nad Dawidem. Niestety Dawid nie miał procy, aby ustrzelić kamieniem w czoło swojego Goliata. Tak jest. I dokończyć dzieła w parterze. On tą procę miał. Tą jego procą były właśnie te małe pięści i kondycja lepsza niż swojego wielkiego oponenta. Tym mógł wygrać, ale walka potoczyła się inaczej. Ekipa medyczna weszła do oktagonu. Miejmy nadzieję, że nie ucierpiał tutaj na zdrowiu wiewiór, bo zebrał kilka naprawdę mocnych ciosów na głowę. Myślę, że nie ucierpiał. On wręcz nie zgadza się z werdyktem, nie zgadza się z decyzją sędziego. On chciał jeszcze walczyć, ja to widziałem. On chciał walczyć, no jednak tu chodzi o bezpieczeństwo. No. Widzimy to teraz na powtórce. Po tej cepeliadzie przy siatce. Wiewiór padł na deski, ale mógł walczyć. Mógł walczyć i chciał walczyć. Naprawdę, serce, mały człowiek o wielkim sercu. To trzeba mu przyznać. Serducho ma wielkie. Wielkie brawa, wielki szacunek należy mu się za ten pojedynek. Myślę, że obaj mogą czuć się tutaj wygrani. A zwycięzcą w tej walce przez nokaut w drugiej rundzie, techniczny nokaut, zostaje Michał Handke! No i tak padały tu już porównania, że ten... To było coś. Ci panowie obok siebie wyglądają jak ojciec z synem. No ale taki pojedynek dzisiaj był zakontraktowany. Oboje się na to zgodzili, oboje zgodzili się na takie warunki. No i mamy dzisiaj tego finału. To ja myślę, że poprosimy wiewióra do wywiadu, co? Chcecie? Chodź wiewiór, super robota. Moi drodzy, wielkie brawa. Wielkie brawa, gratulacje. Zasłużone brawa dla wiewióra. 42 kg różnicy, a mimo wszystko walczyłeś dzielnie jak lew. No myślę, że zanim zadam ci pytanie, to zasługuje na naprawdę ogromny aplauz.
Powiedz mi, jaka była w ogóle twoja taktyka, przygotowywanie się na przeciwnika tak dużego? Powiem się, że moją taktyką było po prostu wyciągnąć skrętówkę, albo sprowadzić, albo wkręcić się do tej nogi. Niestety na początku to się nie udało, sprowadzenie. I tak mnie obił tymi młotkami, że w drugiej rundzie mi się już tak kręciło w głowie, że naprawdę nie byłem sobą. Przepraszam was. Wielkie brawa, moi drodzy! Wiewiór, czy twoim zdaniem takie zestawienia, gdzie jest taka różnica, mają sens? Bo wiadomo, to jest bardzo atrakcyjne, ale czy jest to sensowne sportowo? Tak, jak najbardziej. Uważam, że to są sporty walki. I tu nie chodzi o głaskanie się po głowie. Ja jestem wojownikiem i poszedłem się napierdalać z gościem 45 kg cięższym. Wiewiór zbiera tutaj ogromne brawa szacunku. I nie bez ale powodu. Zrobiłem to dla was, żebyście mieli widowisko. Moi drodzy, niewielki człowiek z wielkim sercem, Maksymilian Wiewiór-Wiewióra, walczył jak równy z równym. No i oczywiście zwycięzca Michał Handke. Nie można odmówić, że tym razem Goliat wygrał. Wielkie brawa, Michał Handke! Myślę, że nie jeden wielki Goliat będzie teraz omijał Wiewióra z daleka. Nie jestem pewien, czy Michał Handke czuje się w 100% zwycięzcą. Zapraszamy Wiewióra jeszcze do ringu na sekundkę. No i ciekawi mnie, czy Michał w kolejnym pojedynku będzie walczył z kimś zdjęcie. W swojej wadze, czy z kimś postury Wiewióra. A może w końcu ze mną? A może z wielkie brawa dla dwóch wielkich wojowników.